Proszę Państwa, w tej sytuacji zaczynamy sesję. Przewodniczącym dzisiejszej sesji będzie pan profesor Jacek Baranowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo proszę, panie profesorze. Witam Państwa na porannej sesji, w której rozumiem, że będziemy mieli w pierwszej części dwa referaty spinające w pewnym sensie przeszłość i przyszłość. I pierwszy referat profesor Wróblewski powie nam o Einsteinie i fizyce przed 100 lat. Bardzo proszę, panie profesorze. Tak jak powiedział pan profesor Baranowski, chyba żaden zjazd fizyków w tym roku nie może się odbyć bez jakiegoś nawiązania do Einsteina i zapewne ta myśl przyświecała organizatorom, kiedy przekonali mnie, że powinienem tutaj wygłosić referat na temat Einsteina. Zgodziłem się i potem, kiedy przygotowywałem ten referat, nawet mimo początkowej niechęci uznałem, że to może być bardzo dobra okazja, żeby przedstawić pewne rzeczy, które być może Państwo się o tym przekonają podczas mojego referatu. Czasem, a może nawet dość często, bywają przedstawiane niezgodnie z prawdą historyczną. Zaczynamy więc, proszę Państwa, panie i panowie, panie przewodniczący, od tego portretu Einsteina, który nie jest autentyczny, to ja go komputerowo przetworzyłem, ale mi się wydaje, że on tutaj nam po prostu tak za mgły, jak gdyby będzie towarzyszył wtedy, kiedy będę o tym mówił, co było 100 lat temu w fizyce, jak fizyka wówczas wyglądała, bo tylko wtedy będzie można ocenić geniusz Einsteina, na czym ten geniusz Einsteina polega. Proszę Państwa, fizyka około roku 1900 była oparta na trzech mocnych, bardzo potężnych filarach. Tymi filarami była mechanika Newtona, była elektrodynamika Maxwella i była termodynamika, która została stworzona wysiłkiem Boltzmana, Maxwella, Thomsona i wielu innych. I ówczesnym fizykom wydawało się, że te trzy filary są zupełnie niewzruszone. Nie można ich poruszyć, zmienić, zmodyfikować. I wszystkie wypowiedzi fizyków, wybitnych fizyków ówczesnego okresu pokazują, jak bardzo oni byli przekonani do tego, że fizyka już została doprowadzona do końca. Kilka takich autentycznych dokumentów Państwu tutaj pokażę. Zaczynając od wypowiedzi Henri Poincarego, który powiedział w jednym ze swoich pism, że teoria światła oparta na pracach Fresnela i jego następców jest najdoskonalszą ze wszystkich teorii fizycznych. Teoria Fresnela, a więc oparta na istnieniu eteru i świetle jako fali. Druga wypowiedź wybitnego uczonego znów, Alberta Michelsona. Wszystkie najważniejsze fundamentalne prawa i fakty fizyki zostały już odkryte i tak dobrze ustalone, iż jest znikome prawdopodobieństwo, że zostaną one uzupełnione w wyniku nowych odkryć. Czyli mamy koniec. Trzecia, może najbardziej znana wypowiedź, to są wspomnienia Maxa Plancka, który opowiadał, że kiedy rozpoczynał studia fizyczne i zwrócił się do swojego profesora Filipa von Jolego, chcąc go zapytać na temat warunków tych studiów, Joly przedstawił mu fizykę jako naukę wysoko rozwiniętą, prawie całkowicie dojrzałą, która po ukoronowaniu jej osiągnięć przez odkrycie zasady zachowania energii miała już wkrótce przyjąć ostateczną formę. Wprawdzie w tym czy innym zakątku pozostaje jeszcze do zbadania i usunięcia jakiś pęcherzyk czy pyłek, mówił von Joly do Plancka. Ale jeśli chodzi o system jako całość, to jest on już dość zabezpieczony, a fizyka teoretyczna wyraźnie zbliża się do osiągnięcia takiej doskonałości, jaka od stuleci jest właściwa geometrii. Czyli znów koniec. Von Joly powiedział do młodego studenta, wybierz sobie jakąś inną dziedzinę, nie ma co tracić czasu tutaj na coś, co już właściwie zostało zakończone. Wybitny fizyk, chemik francuski owych czasów wypowiedział bardzo dosadne zdanie. Świat nie ma już dziś dla nas tajemnic. Wszystko wiemy o świecie. Wszystko wiemy. I wreszcie jeszcze jeden cytat, ostatni już znany cytat o tak zwanych obłokach Kelvina. 27 kwietnia 1900 roku Lord Kelvin miał wykład w Londynie w Royal Institution i tam powiedział między innymi: piękno i przejrzystość teorii dynamicznej, według której ciepło i światło to rodzaje ruchu, są obecnie przesłaniane przez dwa obłoki. Pierwszy pojawił się wraz z falową teorią światła i był rozpatrywany przez Fresnela i Thomasa Younga. Jest to pytanie, jak Ziemia może się poruszać przez sprężyste ciało stałe, jakim w zasadzie jest światłonośny eter. Drugi to doktryna Maxwella-Boltzmana dotycząca ekwipartycji energii.
Proszę Państwa, wobec tego w świetle oryginalnych dokumentów z tamtego czasu, sprzed 100 laty, nie ulega żadnej wątpliwości, że około roku 1900, kiedy Einstein właśnie kończył studia, fizycy byli w większości przekonani o słuszności fizyki klasycznej i nie widzieli żadnej potrzeby wprowadzania nowej fizyki. To nie było po prostu potrzebne. No ale był właśnie Einstein. Pojawił się Einstein, który studiował, urodził się w 879 roku. To jest ważna data, dlatego że on miał w 900 roku 21 lat, a w 905 miał 26, był młodziakiem. Studiował na Politechnice w Curychu, wybitnej, bardzo wybitnej, wielkiej szkole wyższej, a potem pracował w Bernie i to też w urzędzie patentowym, w oderwaniu od tego świata akademickiego, przekonanego o słuszności fizyki klasycznej. To też może było szczęśliwe, bo on nie był bez przerwy wystawiany na tą opinię, że już wszystko właściwie wiemy. I w 1905 roku, jak wiadomo, Einstein napisał cztery prace. Napisał cztery prace, które wstrząsnęły fizyką i wstrząsnęły całym światem. I to są te cztery prace w kolejności chronologicznej, począwszy od tej pracy marcowej o pewnym heurystycznym punkcie widzenia na przemiany i wytwarzanie światła, potem przez pracę na temat teorii ruchów Browna, o której żeśmy wczoraj słyszeli piękny referat pana doktora Góry, potem trzecia praca o elektrodynamice ciał w ruchu i wreszcie czwarta praca o związku masy i energii. I proszę Państwa, teraz poświęcimy trochę czasu na to, żeby o tych pracach coś powiedzieć. Otóż praca pierwsza, to jest wstęp do oryginalnej pracy, to jest ta, w której zwykle się mówi, że to jest praca na temat zjawiska fotoelektrycznego. Tak naprawdę to była praca poświęcona zupełnie czemu innemu, a o zjawisku fotoelektrycznym jest tam na końcu bardzo krótki ustęp tylko. Otóż ta praca, tak jak i pozostałe prace Einsteina, mają pewną bardzo specyficzną strukturę. Einstein mianowicie w odróżnieniu od większości, czy niemal wszystkich fizyków ówczesnych, nie był przekonany o tym, że fizyka jest zakończona. Einstein był nieszczęśliwy, można powiedzieć nawet. Einstein dostrzegał braki, powiedziałbym, natury estetycznej. I każda praca Einsteina zaczyna się od tego, że coś jednak jest nie w porządku. I tutaj wstęp do tej pracy właśnie o tym pewnym heurystycznym punkcie widzenia na wytwarzanie i przemiany światła, właśnie od tego się zaczyna. Istnieje głęboka różnica formalna między pojęciami teoretycznymi, które fizycy uformowali na temat gazów i innych ciał ważkich oraz teorią Maxwella procesów elektromagnetycznych w tak zwanej pustej przestrzeni. Podczas gdy uważamy, że stan ciała jest całkowicie wyznaczony przez położenia i prędkości bardzo wielkiej, ale skończonej liczby atomów i molekuł i elektronów, dla opisu stanu elektromagnetycznego elementu przestrzeni używamy ciągłych funkcji przestrzennych, także skończonej liczby wielkości, nie można uznać za wystarczającą dla całkowitego opisu stanu elektromagnetycznego przestrzeni. Według teorii Maxwella energię traktuje się jako ciągłą funkcję przestrzenną dla wszystkich procesów czysto elektromagnetycznych, natomiast zgodnie z obecnymi poglądami fizyków energię ciała ważkiego powinno się przedstawiać jako sumę po atomach i elektronach. Krótko mówiąc, w jednym miejscu, w jednym podejściu całkujemy, w drugim sumujemy. I to dla Einsteina estetycznie było nie do przyjęcia. Jeśli teoria ma być dobra, to musi być ogólna, musi być generalna, musi obejmować wszystko tak samo, a nie w dwóch różnych, że tak powiem, wersjach. No i teraz oczywiście o tej pracy nie będziemy tu szczegółowo mówili. Powiem tylko tyle, przypomnę, właściwie Państwo pewnie Państwo znacie tę pracę, że Einstein wobec tego te dwie części fizyki analizuje i z jednej strony pisze ze wzoru Wiena, który był dla promieniowania. Einstein wyprowadził wzór ten u góry napisany na zależność entropii monochromatycznego promieniowania od objętości. Ten wzór ma taką bardzo charakterystyczną, specyficzną postać. Prawda? Tu jest różnica entropii, to jest pewne wielkości. To jest oryginalny zapis Einsteina. Jest logarytm stosunku objętości. Natomiast ze wzoru Boltzmana dla entropii gazów wyprowadził wzór też na przyrost entropii, który formalnie, jak widać, to się rzuca w oczy, ma identyczną postać formalną. Też mamy logarytm czegoś, tu jest prawdopodobieństwo termodynamiczne. Tutaj są dwie stałe, stała gazowa i liczba Avogadro, prawda? Więc formalnie są to wzory bardzo podobne. To był punkt wyjścia dla Einsteina, żeby poprowadzić dalsze rozumowanie. I to, co dalej zrobił, to pisze, streszczam już. Wydaje mi się, że obserwacje promieniowania ciała czarnego, fotoluminescencji, wytwarzania promieni katodowych przez światło ultrafioletowe i inne zjawiska związane z emisją i przemianą światła są łatwiej zrozumiałe, jeśli się założy, że energia światła jest w przestrzeni rozłożona nierównomiernie.
Zgodnie z rozważanym tu założeniem, przy rozchodzeniu się promienia świetlnego wysłanego ze źródła punktowego, jego energia nie jest rozłożona w sposób ciągły w stale zwiększającej się objętości przestrzeni, lecz składa się ze skończonej liczby kwantów energii, które są zlokalizowane w punktach przestrzeni, poruszają się bez podziału i mogą być pochłaniane lub wytwarzane tylko jako kompletne całości. Tylko jako kompletne całości. No i potem Einstein wyprowadza to słynne równanie, które w oryginalnej formie było napisane właśnie tak, jak jest napisane u góry. Dzisiaj przedstawiamy to troszkę inaczej, ale w tej oryginalnej postaci było to tak, jak tam jest, a więc pi, grecka litera P, czyli pi to jest potencjał, prawda, razy ładunek elektronu, no i tutaj kombinacja stałych, którą my dzisiaj zapisujemy w postaci stałej Planka. Ale Einstein z jakichś powodów nie chciał używać stałej Planka, która była znana od 5 lat, może dlatego, żeby podkreślić swoją niezależność swojego postępowania, niezależność od pracy Planka. I Einstein pisze następnie tak, jeżeli ten wzór jest poprawny, to pi wykreślone we współrzędnych kartezjańskich jako funkcja częstości padającego światła musi dać linię prostą o nachyleniu niezależnym od natury badanej substancji. Wydaje mi się, że ta koncepcja zjawiska fotoelektrycznego nie jest sprzeczna z jego właściwościami, które obserwował Lenard. Jeżeli każdy kwant energii padającego światła przekazuje swoją energię elektronowi niezależnie od innych, to rozkład prędkości elektronów, to znaczy natężenie wytworzonych promieni katodowych, nie będzie zależał od natężenia padającego światła. Z drugiej strony, przy wszystkich identycznych okolicznościach, liczba elektronów opuszczających ciało będzie proporcjonalna do natężenia padającego światła. Proszę Państwa, w tej pracy jest jeszcze jedna bardzo interesująca rzecz. Mianowicie Einstein mówi, że być może jednak zdarzy się tak, iż elektron nie pochłania całego kwantu, tylko jego część. I Einstein podaje drugą wersję tego równania, mianowicie tutaj pojawia się wtedy nierówność, jeżeli elektron pochłaniałby tylko kwant. Od tego później oczywiście Einstein odszedł. No i co dalej było? To tyle chciałem powiedzieć na temat Einsteina i tej pracy pierwszej. Otóż badanie zjawiska fotoelektrycznego przebiegało doświadczalnie przez pracę Lenarda i innych. I teraz może tu zrobię pewną dygresję na temat tego, jak my fizycy traktujemy zwykle historię fizyki. Otóż ja przyznaję się do tego i przyznawałem wiele razy publicznie, wprowadzałem studentów w błąd, po prostu w błąd, chcąc ubarwić swoje wykłady różnymi faktami historycznymi, że w tym roku ten i ten zrobił to i to, a wtedy, jak i nie znałem jeszcze historii fizyki, opierałem się na źródłach drugorzędnych czy nawet trzeciorzędnych. Jestem przekonany, że na sali tu wśród Państwa są też tacy, którzy wprowadzali studentów w błąd właśnie na tej samej podstawie. Otóż jednym z takich błędów powszechnie stosowanych było to, jest nadal to, że te fakty dotyczące zjawiska fotoelektrycznego były niemożliwe do wytłumaczenia w fizyce klasycznej, że dopiero przyszedł Einstein i to wytłumaczył. Otóż to nie jest prawda. To po prostu nie jest prawda. Już, proszę Państwa, w pierwszej pracy Lenarda, w której on udowodnił eksperymentalnie, że od natężenia światła zależy tylko liczba elektronów, a nie ich energia, wypowiedział zdanie takie, że energia tych wyrzucanych z metalu elektronów nie bierze się ze światła, nie bierze się ze światła, tylko z wewnętrznej energii elektronów, które są w tym metalu. Proszę zwrócić uwagę, że wówczas traktowano elektrony w metalu jako coś w rodzaju takiego klasycznego gazu. A światło służy tylko i wyłącznie jako wyzwalacz. Jako wyzwalacz, mianowicie dodatkowy impuls, który tę energię, którą elektrony i tak tam mają, wyzwala i elektron może opuścić powierzchnię metalu. No i ta hipoteza tego wyzwalania była potem przez innych jeszcze wybitnych uczonych także rozwijana, między innymi J.J. Thompsona, Sommerfelda, który wprowadził tam jeszcze element tak zwanej rezonansowej emisji. Wreszcie w 1912 roku Owen Richardson, późniejszy laureat Nobla, prowadził inaczej z punktu widzenia właśnie fizyki klasycznej, zakładając, że elektrony parują jak gdyby z tego metalu, wyprowadził nawet wzór tego typu, dokładnie taki sam jak wzór Einsteina. I wobec tego ten wzór nawet przez kilka następnych lat w literaturze nazywano wzorem Richardsona Einsteina albo Einsteina Richardsona. Przy czym wyprowadzenie Richardsona oparte całkowicie na fizyce klasycznej wydawało się nawet ówczesnym fizykom bliższe pojęciowo i można powiedzieć słuszniejsze. Tak to wówczas wyglądało. Więc wzór Einsteina-Richardsona. Teraz, te kwanty, które wprowadził Einstein, wydawały się jakoś nie do przyjęcia. Oto na przykład, co Hendrik Lorentz pisał w 1910 roku na temat, w swojej pracy na temat kwantów światła. Otóż on mówił tak. Są eksperymenty interferencyjne Lumera i Gerkego, w których różnica dróg dochodziła do 80 cm i stąd, pisze Lorentz, można wyprowadzić dolną granicę rozciągłości podłużnej kwantu światła.
Natomiast z kolei największy ówczesny teleskop na Mount Wilson ma średnicę 150 cm zwierciadła i stąd możemy dostać dolną granicę rozciągłości poprzedniej kwanty światła. Jest to wobec tego wielka, wielka rzecz. Ten Lorenz pisze, jak to jest możliwe, że tak monstrualnie wielki kwant przechodzi przez źrenicę oka, nie ulegając podziałowi. I Lorenz wobec tego nie chciał się zgodzić na to, że mogą istnieć takie porcje energii, o których pisał Einstein. No właśnie na podstawie tego rodzaju rozważań. Jeżeli chodzi o potwierdzenia doświadczalne, to bardzo wiele autorów próbowało to zrobić. I tutaj przedstawiłem Państwu kolekcję takich, zbiór różnych podejść, różnych wyników. No i jak widzimy, tutaj wszystkie możliwe wersje były, mianowicie od wersji liniowej, przez wersję proporcjonalną do kwadratu częstości trzeciej potęgi, częstość dwóch trzecich, a nawet logarytmiczna. To wszystko było, wynikało z ówczesnych doświadczeń, które były obarczone różnymi błędami. To są niesłychanie trudne doświadczenia zresztą. No a w tej pracy Lenarda, o której też zwykle w drugorzędnych źródłach można przeczytać, że to Lenard pierwszy powiedział, że energia elektronów zależy od częstości światła, to jest bzdura. W pracy Lenarda nic na ten temat nie ma. Słowo częstość nawet się tam nie pojawia w tej pracy. Lenard wyłącznie mówił, że on używał kilku lamp do badania zjawiska fotoelektrycznego, eksperymentalnego i wyniki były troszkę zależne od tego, jakiej lampy używał, więc być może to od składu spektralnego światła jakoś zależy, a nie od częstości. Proszę Państwa, to jest przykład. No, chcę pokazać jakiś dokument historyczny z 1913 roku, praca Karla Thompsona, to jest starszy brat Artura Thompsona, tego od zjawiska Comptona, więc on pokazuje tutaj właśnie na tym rysunku, tak jak to wówczas mówiono, jednocześnie na jednym wykresie przedstawiano zależność proporcjonalną do częstości w drugiej potędze i w trzeciej potędze, no i gołym okiem widać, że w tych wyników wynikało, że prawda, energia elektronów jest proporcjonalna do częstości w trzeciej potędze, a nie liniowo, tak jak mówił to Einstein. Proszę Państwa, jedynym fizykiem, który popierał Einsteina w pierwszych latach po 1905 roku, był Johannes Stark. I w 1909 roku on po raz pierwszy napisał wzór, eksplicite wzór, napęd kwantu światła w postaci haniu przez C. Jest ironią losu, że Johannes Stark później należał do najbardziej zaciekłych wrogów Einsteina, podobnie jak Philip Lenard, wykorzystując różne akcenty antysemickie. Natomiast w 1909 roku to był jedyny człowiek, który popierał Einsteina. Jedyny. Wszyscy inni byli przeciwko. Zapytacie Państwo, zaraz, ale przecież Max Planck był. A nie, Max Planck nie popierał Einsteina. Max Planck był przeciwny temu. W 1911 roku na kongresie Solvaya Max Planck miał referat. I tam napisał w ten sposób. Kiedy myśli się o wszystkich eksperymentalnych potwierdzeniach elektrodynamiki Maxwella, w badaniach nawet najbardziej złożonych zjawisk interferencji, kiedy myśli się o niezwykłych trudnościach w objaśnianiu zjawisk elektrycznych i magnetycznych przez teorie, które by odrzucały tę elektrodynamikę, to instynktownie przyjmuje się wrogi stosunek do wszelkich prób poruszenia tego fundamentu. Dlatego też pozostawimy nadal na uboczu hipotezę kwantów światła, tym bardziej, że jest ona jeszcze w stadium zarodkowym. Będziemy przyjmowali, że wszystkie zjawiska zachodzące w próżni dokładnie odpowiadają równaniu Maxwella i nie mają żadnego związku ze stałą H. Planck nie wierzył w kwanty światła. Uważał, że to, co on zrobił w 1900 roku, to był trik matematyczny, który z rzeczywistością nie ma wiele wspólnego. To jest rok 1911. W roku 1913 Einstein, 34-letni Einstein, jest zaproponowany jako członek Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie. Planck razem z Nerstem, Rubensem i Warburgiem napisali list rekomendacyjny. I w tym liście napisali między innymi tak. Nie powinno się poczytywać przeciw niemu, Einsteinowi znaczy, tego, że czasem w swych spekulacjach posuwał się być może zbyt daleko, jak na przykład w tej hipotezie kwantów światła, ponieważ nawet w najbardziej ścisłej nauce nie może być przełomu bez zgadzania się czasem na ryzykowny krok. Krótko mówiąc, raz chłopak się wychylił, no nie, pomijmy to milczeniem, ale jest w ogóle dobry fizyk, więc przyjmijmy go do tej akademii. Tak postępował Planck, o którym się dzisiaj mówi, że to był prawda teoria Plancka-Einsteina. Otóż wówczas wyglądało troszkę inaczej. W 1916 roku Robert Millikan wreszcie na podstawie niezwykle precyzyjnych doświadczeń, precyzyjnie zaplanowanych, precyzyjnie wykonanych, udowodnił, że zależność energii elektronów od częstości światła jest istotnie liniowa, to jest oryginalny ten wykres Millikena, więc widać punkty doświadczalnie idealnie leżą wzdłuż linii prostej, nachylenie daje stałą Plancka i tak dalej, i tak dalej. To jest praca Millikena z 1916 roku. Ale jednak zobaczmy, co Millikan napisał w tej pracy. Otóż Millikan napisał w ten sposób. W 1905 roku Einstein po raz pierwszy powiązał zjawisko fotoelektryczne z teorią kwantową, wysuwając śmiałą, żeby nie powiedzieć lekkomyślną, hipotezę elektromagnetycznej korpuskuły światła o energii haniu, która przy absorpcji była przekazywana elektronowi.
Hipoteza może być słusznie nazwana lekkomyślną, ponieważ po pierwsze zaburzenie elektromagnetyczne, które pozostaje zlokalizowane w przestrzeni, wydaje się gwałcić samą koncepcję zaburzenia elektromagnetycznego, a po drugie uderza ona w dokładnie ustalone dotychczas fakty dotyczące interferencji. Więc wzór matematyczny, tak, zgadza się z oświadczeniami, teoria lekkomyślna i tak dalej. I dalej w tej samej pracy Millikan kontynuuje. Pomimo pozornie pełnego sukcesu równania Einsteina, teoria fizyczna stworzona w celu jego wyprowadzenia jest tak niemożliwa do utrzymania, że jak sądzę, sam Einstein już jej nie podtrzymuje. To nie było zgodne z prawdą, ale tak myślał wówczas Millikan. To jest rok 1916. Niemniej, proszę Państwa, fakty jednak były takie, że w 1922 roku Komitet Noblowski ogłosił, iż Nagrodę Nobla z fizyki za rok 1921 otrzymał, to jest cytat, profesor Albert Einstein z Berlina za zasługi dla fizyki teoretycznej, a zwłaszcza za odkrycie prawa zjawiska fotoelektrycznego. Wydawałoby się, że to już jest koniec. Świat zaakceptował wreszcie wspaniałą teorię fizyczną, gdyby nie to, że dalej ukazywały się prace, i to nie jakichś, prawda, ludzi nie mających pojęcia o fizyce, tylko wybitnych uczonych, którzy kwestionowali to wszystko. To jest cytat, zaraz Państwu podam, kto to napisał, ale proszę zwrócić uwagę, tutaj hipoteza Einsteina jest przedstawiona jako hipoteza robocza. Ten pogląd może być traktowany wyłącznie jako hipoteza robocza, a nie jako odzwierciedlenie rzeczywistości. Przeciw założeniu, że promieniowanie biegnie w postaci niepodzielnych kwantów, przemawiają praktycznie wszystkie eksperymentalne dowody falowej teorii światła, zwłaszcza które dotyczą zjawisk interferencji i dyfrakcji. Kto to napisał? Zgadniecie Państwo? Pewnie nie. I kiedy napisał? Otóż to był James Jeans, bardzo wybitny fizyk i astronom, astrofizyk brytyjski, który napisał w roku 1925, 3 lata po przyznaniu Nagrody Nobla Einsteinowi. Dalej on uważał, że to nie ma sensu. Dalej on uważał, że to nie ma sensu. No i to właściwie na tym można by było zakończyć omawianie tej pierwszej pracy Einsteina, a dokładnie tego, jak ona była przyjmowana.